attack. You got a bad, no this and that. This bad won't take her back. No, it won't, can't take her back. We got 2 minutes now before you call my ass again. Yeah, I switched you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da, 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 da. Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Właśnie przed chwilą przyszła do nas bardzo ważna, bardzo wyczekiwana przeze mnie przesyłka. Przesyłka, na którą musiałam namawiać tego tam pana, ponieważ uważał, że jest to rzecz, która nam nie jest do niczego potrzebna. Ale ostatnio, tak jak Wam mówiłam, rozszerzamy dietę naszych babasków i postanowiłam, że to ja będę dla nich gotować. Osobą gotującą w naszym domu jest tamten oto pan i ja nigdy tego nie robiłam. Nigdy nie robiłam tego też w domu, bo jesteśmy razem od zawsze, więc od zawsze gotował Marcel. No ale postanowiłam, że 30 za pasem, więc najwyższy czas, żeby w końcu nauczyć się gotować. No i z tą nauką idzie mi tak różnie, żebym powiedziała. Robiłam na razie kaszkę. Robienie tej kaszki zajęło mi 40 minut, a i tak wyszło źle. Więc zgodnie stwierdziliśmy, że potrzebuje pomocy. I ta oto pomoc tutaj stoi za mną. Czy to kuzyn? Tak, to jest Monsieur Cousin. Zamówiliśmy Lidlomixa. Marcel zawsze mówił, że to jest sprzęt, który jest do niczego niepotrzebny, że to jest tylko mikser, który gotuje, ale zobaczył, jak wygląda żona w kuchni, jak się miota od lewa do prawa i już wie, że ten sprzęt jest potrzebny. Karton jest zamknięty, także robimy unboxing. Te emocje. Co jest w środku? Nie wiem. Zupełnie jak zamawialiśmy wózek. Jezu, jak to obkleili, Marcel. Czy to karton dla kota? Karton przyszedł. Dziękuję, rodzice. Przyszedł spać. Przyszedł. Zaj się. Dodatkowa tekturka. No i co teraz? Jak mam to wyjąć? Aj, to faktycznie głupie. I oto kurwa. Zobaczymy, czy do czegokolwiek się nadaje. Czy sprzedamy to po tygodniu? No tak naprawdę, no jak wypróbować inaczej, kupimy, one są rzucane tak naprawdę, macie cztery na tą Polskę, ludzie się rzucają, ich nie ma, później sprzedają, Janusze mi zresztą na Allegro za 2,5 tysiąca. No, dlatego stwierdziliśmy, że skoro Lidl rzucił, to bierzemy i wykorzystamy, zobaczymy, czy rzeczywiście to sprawi, że będę gotować, a kotki dostały karton. To zawsze radość dla kotków. Mamy tutaj takie coś. Podejrzewam, że to jest urządzenie do gotowania na parze. I pokrywka. O Jezu! Jezu! Jesteś wrogiem tropianu, czy co? Nie! Przestań! Szpatułek. W przepisach było. Zebrać. Nie, do... To jest jakaś łyżka taka właśnie do ciasta. Bo to jest taki... Fajnie. Niestety musimy zrobić cięcie. Zdejmiemy ten okropny styropian. I zaraz to Marcel wyniesie, że tam się kot do tego zabiera, zjada styropian. Co
To nie może tu stać, bo ja do tego nie sięgnę. Zamiast ekspresu tam postawimy. Dobra, trzeba przeczytać instrukcję, bo zepsuję. Szukamy odpowiedniego miejsca dla kuzyna. Bydlaka. Jest. Dobra. Ekspres może też się coś mieści jednak. Tylko ten blat będzie zawalony. Czyli już nie będziemy potrzebować blatu w naszej kuchni. Ty się włączasz? Dlaczego do kontaktu włączasz? Włączyłam. Pani kuzyn? Trzeba przeczytać instrukcję. Działo. Nic się nie dzieje. Świeci się. Polski. Język, może espaniola. Gratulujemy Ci nowego robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect. Skonfiguruj swoje konto Wi-Fi. Bardzo jesteś potrzebny tutaj programista. Jak tam pan kuzyn? Bardzo w porządku. Ale potrzebujemy produktów spożywczych, żeby z niego skorzystać. Wyobraź sobie, że nie dali. Cudów nie robi. Nie. Znaczy nie w domu. Nie tączy. Znalazłam tutaj, że ma ugniatanie, gotowanie na parze i przypiekanie. Zobaczymy przepisy. W każdym razie będziemy testować, jeszcze nagramy jakiś przepis. I damy wam znać, czy naszym zdaniem warto, nie warto. Twoim nie warto. Wczoraj chciałabym wam powiedzieć, że gotowałam do późnej nocy, ale tak naprawdę do późnej nocy oglądaliśmy Netflixa. A ja gotowałam może godzinę. Wstałam przed chwilą, tak życzyłam zachrypnięty głos, ale muszę wam coś powiedzieć. Po pierwsze, tutaj są moje pierwsze weki. Zrobiłam dla naszych bobasków zupkę brokułową. No i dzisiaj spróbują. Dzisiaj zobaczą, czy im smakuje. Musi im smakować, bo mają cztery słoiki, więc przykro mi, nie ma wyboru. Oczywiście to jest też dla nas, nie tylko, nie są cztery słoiki, tylko dla nich. I druga sprawa. Moje dzieci przespały dzisiaj ponad 5 godzin. Położyliśmy się o północy, a one jadły trochę wcześniej, zanim się położyliśmy. I obudziły się po 5, po czym zasnęły i obudziły się o 8.30. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, po prostu jestem przespana. Nie pamiętam, żebym spała tyle przez 7 miesięcy. No dobra, tam na początku tyle chyba. Ale nie, oni się budzili wtedy za 3 godziny. Nie, wcale nie. Spałam tak pierwszy raz od 7 miesięcy. Naprawdę, naprawdę. A dzisiaj Anastazja zabiera chłopców na spacer, więc nie dość, że jestem wyspana, to jeszcze mam 2 godziny dzisiaj bez dzieci. Cudowny dzień. Mąż to sobie już przygotowuje śniadanie, a dzisiaj bobaski będą jadły budyń jaglany. W przepisie jest z malinami, ale kupiliśmy takie różne owoce. Nie będę wam nagrywać, jak ja to robię wszystko, bo to przecież nie jest kanał kulinarny, ale tam kilka ujęć zrobimy, bo się jaram nowym sprzętem. To nie jest przepis z Monsieur Cuisine, także sama sobie dobieram tutaj według przepisu, co mam robić. Mam na minutę 10 obrotów i kasza jaglana zamienia się w mąkę jaglaną. Nie wiem, czy ja jedną ręką otworzę. Piękna mąka jaglana własnej roboty. Musicie wybaczyć, ale ja się naprawdę jaram. Dodałam przed chwilą mleko krowie i wiecie, co jest najlepsze? Że wszystko jest w jednych jednostkach. 400 gram mleka. Nie dwie szklanki, nie trzy stopy, dwa łokcie, tylko 400 gram i wszystko jest w gramach. To jest cudowne. Nigdy nienawidziłam tego w przepisach, że każde, wszystko ma jedną jednostkę. Jedno jest w gramach, jedno jest w szklankach, jedno jest w łyżkach i ja nie wiem, ile czego mam dodać. I już. Koniec mojego gotowania. Za 10 minut będzie gotowy budyń jaglany. To jest sprzęt stworzony dla mnie. Śniadanie gotowe. Tutaj dla naszych trzech osób z naszej rodziny jest budyń jaglany. Ja już oczywiście swojego spróbowałam, jest super. No i w międzyczasie zrobiłam mus. Ja się czuję teraz po prostu jak prawdziwy kucharz, jak prawdziwa mama. W międzyczasie zrobiłam mus. Kupiliśmy taką mieszankę owoców leśnych i po prostu dodałam wody, zblendowałam i już. Bo ja nie słodzę, dzieci nie słodzą. I tyle.
Uwielbiam cię, mój kuzynie. Na razie wygląda to w taki sposób. Czyste bobaski, czyste krzesełka. Kaszka delikatnie muśnięta musem. A zaraz zobaczymy, jak będziecie wyglądać po. Daj, daj jeść. Jeśli mamy właśnie tak jak dzisiaj, trochę bardziej płynne, wygląda to w taki sposób, że my nabieramy na łyżeczkę. Łyżeczka idzie do rączki. Rączki, synu. I bobaski same sobie radzą z dalszym jedzeniem. Także tak właśnie wygląda w metodzie BLW. Jeśli coś jest bardziej płynne, nie można wziąć do ręki. Daj Ramuszku łyżeczkę. Daj. Nie, jeszcze jem, mamo, jeszcze jem. Dawaj, dawaj. O, ładnie. Ramek. Ładnie. Jeszcze. Jeść. Masz na łyżce. Tak już wyglądają bobaski po posiłku, po ogarnięciu mortki. Jeszcze zaraz zdejmiemy ubranko i bobaski będą czyste. W tym czasie Monsieur Cousin się prawie wysprzątał, a wysprzątał się. Mycie wstępne, smacznego i umyty. Także to jest mój najlepszy zakup życia. Nie wiem, czy nie jest lepszy niż odkurzacz myjący. Przemyślę to. Czy wolę to, czy odkurzacz myjący. Teraz po jedzeniu przyszedł czas na mycie zębów. Dostałam do testów szczoteczki marki Neno. Jakiś czas temu miałam laktatory marki Neno. Ta firma produkuje różną elektronikę dla dzieci i mają w swojej ofercie także szczoteczki. Tutaj są końcówki też do dziąseł dla bobasków, którzy zębów nie mają. Nasze bobaski mają już ząbki. Remuś ma 2, Rupert ma 1, właściwie 1/3. Także mamy zamontowane końcówki do ząbków. Pasta, która ma 1000 fluoru. Ja znalazłam taką, ale będziemy zamawiać przez internet, bo bardzo ciężko znaleźć pastę, która ma 1000 fluoru. Mają albo 1400, albo 500. Ale na razie mamy taką. Jak wykorzystamy, to będziemy korzystać z jakiejś innej, bo to po prostu jedyna, która w Rossmanie miała 1000. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda nasze mycie zębów. O, to już jest przygotowana szczoteczka. Jest dosłownie maźnięta pastą. I tak to ma wyglądać dla dzieci po 6 miesiącu lub dla dzieci, które mają ząbki wcześniej. Bo pamiętajcie, że zęby myjemy od pierwszego ząbka. Daj mu jego, on chce. O. Tak, ja umyję. Nie umyję jak jeszcze, ale tak, tak. Włącz, mamo. Fajny jest? Masażyk. I już. Remuś był bardzo zadowolony, mimo że już zmęczonym bobaskiem. Uciekłam tutaj do pokoju dziecięcego, tam na dole bobaski idą na drzemkę. Nasze odbujaczkowywanie skończyło się na tym, że na sen nocny zasypiają same w łóżeczkach. Karmię je piersią, odkładam je do łóżeczka. Czasem trzeba chwilę pokopytkować, ale zazwyczaj już nie. Wychodzimy i śpią. Także udało się. A jeżeli chodzi o drzemki, to stwierdziłam, że po prostu gra jest niewarta świeczki, bo dłużej trwa usypianie ich niż sama drzemka. A tak naprawdę, czy śpią w bujaczku, czy śpią w łóżeczku, to śpią tyle samo. A usypianie tak samo angażuje moją osobę, więc czy siedzę na kanapie i bujam ich nogą, czy kopytkuję ich w łóżeczku, to i tak nic nie zrobię, a potem przesypiają te 20-30 minut i ten czas mam dla siebie, żeby zjeść, czy zrobić cokolwiek, więc czy oni śpią tu, czy tu,
nie ma znaczenia. Ale ja nie o tym miałam mówić. Chciałam Wam dalej opowiedzieć o tym, co zobaczyliście dzisiaj we vlogu, bo wiem, że na pewno dwie rzeczy były kontrowersyjne. Po pierwsze, mleko krowie. Są informacje, że dzieci do roku nie powinny spożywać mleka krowiego. Tak, ale chodzi o formie napoju. Nie dajemy dzieciom w szklance do picia mleka krowiego, ponieważ odrzucą mleko z piersi lub mieszankę modyfikowaną, a jednak takie mleko to jest główne źródło pożywienia do roku. Rozszerzanie diety to ma być nauka, to ma być zabawa, ale główne zapotrzebowanie kaloryczne to jest albo pokarm kobiecy, albo mieszanka modyfikowana. I podając mleko krowie czy kozie w formie napoju w szklance, sprawimy, że dziecko może odrzucić takie mleko, którym ma się głównie pożywiać. Więc mleko jako dodatek do potraw tak, ale jako napój nie. Po roku. Czyli wtedy, kiedy już można nie karmić piersią, można nie karmić mieszanką, bo zapotrzebowanie kaloryczne już dziecko całkowicie może wypełnić takimi pokarmami stałymi. Jeżeli chodzi o alergeny, to mówiłam Wam, że my postanowiliśmy, że alergeny będziemy wprowadzać każdego dnia jeden. Czyli jeżeli dzisiaj jedzą truskawki, to nie wprowadzamy żadnych nowych alergenów. Ale jeżeli już wcześniej jedli mleko, wiemy, że alergii na mleko nie było, to mogą tego samego dnia jeść truskawki, mleko i orzechy na przykład. Ja karmię piersią, więc moje dzieci tak naprawdę alergeny dostały wszystkie, ponieważ w trakcie karmienia alergeny przenikają do mleka i wychodzą przeróżne alergie. Ja jadłam orzechy, jadłam truskawki, jadłam mleko, jadłam wszystkie możliwe alergeny, owoce morza, wszystko co przychodzi do głowy i nigdy żadnej reakcji alergicznej nie było. To wcale nie znaczy, że teraz coś może ich nie uczulić, dlatego właśnie wprowadzamy to powoli. Do tej pory nic się nie wydarzyło, a spróbowali już wszystkich alergenów poza orzechami. Orzechy jeszcze, ale to nie dlatego, że jakoś się wstrzymuje, tylko po prostu jakoś nie było okazji. A jeżeli chodzi o orzechy, to też pamiętajcie, że nie podajemy całych orzechów, bo jest ryzyko zadławienia, tylko mielimy te orzechy i na przykład dodajemy do kaszki. Może jutro na śniadanie w takim razie dostaną, bo na pewno mamy jakieś orzechy w domu, bo Marcel na swojej diecie, na której je tłuszcze, to je bardzo dużo orzechów. Sprawę tego, co jedzą babyczki, mamy za sobą. To chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat mojego Lidlomixa. Ja jestem zachwycona. Najwspanialsze jest to, że te potrawy, wiecie, mieszają się, gotują się gdzieś tam w tle, a ja mogę siedzieć z moimi wrzeszczącymi babaskami, mogę je nakarmić, mogę posprzątać w międzyczasie. Mi się zawsze wszystko wiecznie przypalało, bo trzeba było coś stać, mieszać, a ja musiałam gdzieś iść, bo to dziecko krzyczało albo coś, a tutaj nie ma takiego problemu. On się sam myje później. Oczywiście to jest tylko mycie wstępne, później trzeba poprawić, ale no takie jakby pierwsze umycie jest ok, więc później tylko przetrę, jak coś takiego było bardziej brudzącego dno i już jest czyściutki, już jest gotowy do następnego użycia. Nie wypróbowałam jego potencjału jeszcze w pełni, bo niestety nadal mam 7-miesięczne bliźniaki w domu, ale bardzo chciałabym upiec dużo ciast, bo ja uwielbiam piec, gotowanie nie, ale pieczenie jak najbardziej. Na pewno będę Wam pokazywać na vlogach, oczywiście nie już z taką intensywnością jak dzisiaj, po prostu jest to nowa rzecz, więc się bardzo cieszyliśmy. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Uważam, że dla takich osób jak ja, które są bez talenciem kulinarnym, które muszą patrzeć na przepis krok po kroku, które nie potrafią same ugotować jajecznicy, bo nie wiedzą co tam dodać, to taki sprzęt jest idealny, ponieważ on prowadzi krok po kroku. Można też korzystać z przepisów z internetu, które tworzą inni użytkownicy i wtedy po prostu sami tam według przepisu ustawiacie, że 10 obrotów, 100 stopni i na przykład na pół minuty. A można korzystać z tych, które są wgrane i co chwilę są wgrywane nowe. Ja już robiłam i tak, i tak. Dzisiaj mieliście akurat pokazany przepis, który był z internetu, no bo jednak przepisy są głównie dla dorosłych, a ja muszę szukać coś takiego, co by było fajne dla bobasków. I dzisiaj właśnie jadły sobie ten pudding jaglany. Zapytamy jeszcze Marcela, jakie jest jego zdanie na temat Monsieur Cuisine.
No i będziemy kończyć tego dzisiejszego dodatkowego weekendowego vloga. Na kolejny vlog mam dla Was zaplanowane coś, o co prosiłyście od dawna, że pokażę Wam taką naszą rutynę codzienną. Pokażę Wam, jak wygląda nasz cały dzień, jakie mamy takie lifehacki z bliźniakami na trzecim piętrze bez windy, jak sobie radzimy. No i jak to wygląda każdego dnia, bo umówmy się, no jednak z dziećmi te dni wszystkie są do siebie bardzo podobne. Okej, znalazłam Marcela. No więc powiedz, byłeś ogólnie przeciwny, znaczy przeciwny to może za duże słowo, no ale mówiłeś, że to nam się raczej do niczego nie przyda, że to nie jest takie fajne, że to jest za bardzo rozreklamowane, tak? Trudne słowo. Co było za słowo, co tak kiedyś na wizji się długo... Nieważne. No i jakie jest teraz Twoje zdanie? Co myślisz o naszym nowym sprzęcie? Ma jakieś użyteczności, na przykład majonez zrobiłem. I 10 razy. 2. I tak to musiałbym mieszać i sam, albo dolewać samemu i mieszać w czymś jednocześnie, mając 20 rąk. Albo tak jak wcześniej robiłem już przepis o Magdy Gester, wąski słoik, blender i robiłem i wychodził jakiś rzadki za każdym razem tak naprawdę. A tutaj wychodzi taki mocny za każdym gęsty. Razem, za każdym z dwóch razy. I zrobiliśmy smaksełko czosnkowe, zrobimy ziołowe. Teraz nie ma już smaksełek, nie wiem czy pamiętacie smaksełka? To była moja smak dzieciństwa i zrobiliśmy sobie własne smaksełko. Kostki rosołowe. No, kostki rosołowe, super. To w ogóle ułatwia życie w kuchni, a są wiecie, bez detergentów, bez konserwantów. Nie wiesz, co jest w kostkach rosołowych. No właśnie, a my wiemy. Teraz wszystko, co robimy, to wiemy. No i fajne jest to, że on miesza w trakcie gotowania, że się nic nie przypala i nie trzeba nad tym stać i cię zawoła, i jak niektóre skończy. Rzeczy zmiksuje lepiej niż blender, więc na przykład jak chcemy zrobić teraz mąkę migdałową z migdałów, to uprażemy migdały po prostu i myślę, że to bez problemu się zrobi tak samo z siebie, a nie blenderem. No tak samo dzisiaj mąka jaglana się zrobiła. No więc takie nie chcę, właśnie jak zmielenie czegoś tak dalej. No mieszanie też jest fajne, bo wczoraj sobie jakiś sos na patelni zacząłem robić, ale może nam je zawołało. To wrzuciłem do Monsieur Cuisine'a i przy 10 minut się po prostu mieszało samo, bo tak musiałem stać w sumie. Więc są jakieś użyteczności, no nie zrobi to za nas wszystkiego, nie pokroi, nie upiecze do końca, no usmaży też tak kiepsko, więc to są takie, do jakichś potraw jednogarnkowych albo do jakichś miksowania czegoś tak dalej, to fajna sprawa, bo do rzeczy, które muszą mieć jakąś fajną temperaturę konkretną i muszą być mieszane, jakiś ser chcemy zrobić, twaróg albo coś, bardzo fajne. Ale dla beztalent kulinarnych, czy to jest idealny sprzęt? Nie wiesz, jak to jest być beztalenciem kulinarnym. Nie wiem, no. Ale to już fajna sprawa, bo generalnie nie różni się wiele od droższego, nie powiem nazwy, bo wszystkie przepisy można stosować wymiennie tak naprawdę, bo jest to trochę podróbka. Dość dobra podróbka. Ostatnio tam jakąś karę w Hiszpanii dostali. Słyszałam. No ale nieważne. No dobrze. I to tyle. Zadawajcie pytania w komentarzach, jeżeli my o czymś zapomnimy, jeżeli coś pominiemy, to albo Wam odpowiem, albo powiemy w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w środę o godzince 17:00 i będzie ten vlog, o którym mówiłam. Pokażę Wam naszą codzienną rutynę. A tak patrzyłem, że muszę już złysić się. Pa! Pa! Także grubo nie wygląda. Nic z tym nie zrobię.